Pierwszym sposobem na poprawę kondycji na wiosnę jest Nordic Walking. Do tego sportu przekonywano podczas sobotniego rajdu organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Spacer z kijkami angażuje mięśnie ciała, które są lepiej stymulowane niż w zwykłym marszu. Poza tym Nordic Walking jest bardzo wciągający. Wciąga, tym bardziej, że ja trochę spaceruję, nie tylko idę wtedy, kiedy jest organizowany rajd, ale również idę wtedy, kiedy chodzę sama, z koleżanką, z mężem, no. A jak jest taka piękna pogoda, to trzeba z tego korzystać. Spacer leśnym duktem to nie tylko trening dla ciała, ale i relaks. Śpiew ptaków i czyste powietrze niewątpliwie dodają energii na wiosnę. Jeśli nie spacer z kijkami, to może bieganie. Trening biegowy z wykwalifikowanym trenerem można odbyć w Piotrkowie w każdą sobotę na Stadionie Miejskim Concordia. Minioną sobotę po zimowej przerwie wystartował ogólnopolski program Biegam, bo lubię, organizowany przez klub biegacza Endorfina. Bieganie to bardzo dobry sposób na spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej. Oprócz szczupłej sylwetki można zyskać, uwaga drogie panie, piękne nogi. I zapraszamy wszystkich chętnych w każdą sobotę o godzinie 9:30. Na Stadionie Miejskim Concordii. Bez względu na pogodę? Bez względu na pogodę, bez względu na wiek. Tak samo zapraszamy i dzieci, i rodziców z dziećmi, dorosłych i wszystkich chętnych, którzy chcą z nami biegać wspólnie. Bieganie to ostatnio bardzo modna dyscyplina sportu, a w Piotrkowie, jak widać, nie trzeba jej uprawiać samotnie. W każdy sobotni poranek można pobiegać w grupie.